No na pewno nie wspominam dobrze, bo przegrać derby u siebie to na pewno nie jest coś, co akceptujemy, więc na pewno wszyscy się źle z tym czujemy. A co do meczu konkretnie, no to bardzo dobrze zaczęliśmy. Myślę, że mocno broniliśmy, w ataku sobie dobrze piłkę podawaliśmy, a potem... No oni zaczęli twardziej bronić, co im dało rytm też w ataku. My się troszkę zagubiliśmy w tym ataku właśnie z powodu tego, że oni dobrze bronili. Potem nadrobili tą stratę z pierwszej kwarty i potem no ciężko było ich dogonić, bo naprawdę dzisiaj bardzo dobrze grali. Szymon Szewczyk dzisiaj mnóstwo trójek też trafił, co niekoniecznie się spodziewaliśmy, więc dzisiaj lepiej grali. Mamy nadzieję, że się zrewanżujemy w Hali Mistrzów. It's just a tough situation, you know, like one of the better teams in the league. Obviously, we have a lot of respect for that team, and they're veterans and they're intelligent. They took advantage of some of our defensive mistakes in the second half, and you know, that's how it is sometimes. You know, it was a tough stretch for us, but we kept fighting, which is good. We kept our fighting spirit. We need to keep that going forward, but against a veteran team, if you make you know, those defensive mistakes in the second half especially, you're going to find a way to punish you, and they did that today.